Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o jamach i niejamach w jodze. Co to takiego dokładnie jest? I tak, część osób traktuje jamy i niejamy jako pewne właśnie takie zasady postępowania, ale jamy i niejamy nie są kolejnym dekalogiem. Jeśli nie, to czemu one tak naprawdę służą? Regulują one tak naprawdę nasze funkcjonowanie w relacjach z innymi, zapewniając w ten sposób jakby taki odpowiedni stan umysłu. To jak postrzegamy świat, jak postrzegamy innych ludzi, jak postrzegamy siebie. I tak, pierwszą zasadą jest ahimsa, która mówi o niekrzywdzeniu. Chodzi tutaj o niekrzywdzenie myślą, słowem czy uczynkiem. A jak dokładnie to wszystko ma się do rzeczywistości? Praktykę ahimsy najlepiej zacząć od samego siebie i może się to przejawiać na przykład poprzez dbanie o swoje ciało, zdrowe odżywianie się, zachowanie ciała w zdrowiu, dbanie o aktywność fizyczną, myślenie o sobie dobrze, akceptowanie siebie. Tak właśnie na pozornym poziomie może odbywać się praktyka pierwszej zasady ahimsy i dopiero jeśli uporządkujemy sobie tą zasadę względem siebie, możemy stosować wtedy praktykę ahimsy, niekrzywdzenie wobec innych. Zasada numer dwa, czyli satya, mówi nam o prawdzie. I tak, ważne też, żeby pierwsza zasada ahimsa, czyli niekrzywdzenie, i druga zasada satya szły ze sobą w parze. I trzeba się zastanowić, jeśli mamy powiedzieć prawdę, czy właśnie nie wyrządzimy komuś tym krzywdy. Bo jeśli przyjmiemy sobie, że tylko będziemy mówić prawdę, niezależnie od okoliczności, a skrzywdzimy tym kogoś, to nie będzie to do końca właśnie zgodne z pierwszą zasadą. Po prostu trzeba sobie rozważyć, czy to, co powiemy i jak powiemy, przyniesie negatywne czy pozytywne skutki i na tej podstawie podjąć decyzję, czy ta prawda kogoś może nie skrzywdzić, czy ta prawda będzie miała pozytywny wpływ na daną na przykład osobę. Jeśli w danej chwili ta prawda może sprowadzić na kogoś nieszczęście, ta osoba może czuć się smutna, skrzywdzona przez tą prawdę, to warto jednak zachować może tą prawdę dla siebie, warto może tak pomyśleć. Kolejna zasada, czyli asteya, mówi o niekradzieży. Chodzi tutaj o to, żeby nie pragnąć rzeczy, które mają inne osoby, żeby nie wykorzystywać rzeczy w niewłaściwym celu, właśnie żeby nie kraść żadnych rzeczy. Bo pożądanie rzeczy materialnych, ale nie tylko, na przykład władzy, sławy, może budzić w człowieku takie najniższe cechy jak zazdrość, złorzeczenie komuś. I przechodzimy do czwartej zasady, którą jest brahmacharya, która mówi o wstrzemięźliwości. I tak, chodzi tutaj nie tylko o wstrzemięźliwość ciała, ale także o wstrzemięźliwość myśli, słów, mowy w imię wyższych wartości. Na przykład w imię zdobywania wiedzy, pracy zawodowej, dobrych relacji rodzinnych czy rozwoju duchowego. Piątą i ostatnią zasadą jest aparigraha, która mówi o nieprzywiązywaniu się do rzeczy materialnych. Jest to praktyka nieposiadania, jakby nieprzywiązywania się do rzeczy materialnych, do czegoś, czego nie potrzebujemy. Czyli jakby taka trochę praktyka minimalizmu. Obecnie żyjemy w czasach reklamy, w czasach, gdzie wszędzie w kółko jesteśmy bombardowani informacjami, że potrzebujemy tego, tego. I my w to wierzymy i wokół siebie gromadzimy rzeczy, a niepotrzebne rzeczy tak naprawdę zabierają naszą przestrzeń do życia, jakby zabierają naszą energię, bo jeśli mamy takie nieuporządkowane życie wokół siebie, to też nasz umysł do końca nie może być taki czysty i uporządkowany. I to jest tak, że jeśli kupimy sobie daną rzecz, będziemy chcieli kupić kolejną i to jest takie błędne koło. I takim sposobem właśnie zatrzymania tego błędnego koła, tego ciągłego zapotrzebowania na różne nowe rzeczy, zaspokajania swoich potrzeb, jest przemyślenie sobie tego, czego my tak naprawdę potrzebujemy i ograniczenie tego do minimum najpotrzebniejszych rzeczy materialnych. Czyli żebyśmy potrafili wybrać, co jest nam tak naprawdę potrzebne do zdrowego, radosnego życia w społeczeństwie. I jeszcze ta zasada odnosi się do tego, aby bezinteresownie dzielić się rzeczami, które mamy. Czy to są pieniądze, wiedza, jakieś pewne umiejętności. I to wszystko, jeśli chodzi o jamy. I teraz przejdziemy sobie do niyam. Pierwszą z niyam jest saucha, która mówi o czystości. I tak, chodzi tutaj o czystość ciała, jak i czystość duchową. Oczyszczenie tutaj należy rozumieć jako utrzymanie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania naszych organów, jak i jasności naszego umysłu. W tym celu użyteczne mogą być asany, czyli pozycje jogi oraz pranayama, czyli prawidłowy oddech, który również jest bardzo ważny i mogą one właśnie bardzo nam pomóc w praktyce tej niyamy. Kolejną zasadą jest santosha, która mówi o zadowoleniu. Praktyka ta polega na tym, aby być zadowolonym z tego, co mamy i przyjąć to, co nam przynosi los.
Bo taka akceptacja świadomości może nam przynieść takie głębokie zadowolenie, taką ulgę, jeśli wiemy na przykład, że wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy, a reszta jest już w rękach naszego losu i jesteśmy wdzięczni i zadowoleni z naszego życia. Właśnie w tej zasadzie chodzi o to, żeby pogodzić się z rzeczami, na które nie mamy wpływu, zaakceptować je i wtedy, nawet jeśli coś nam się nie uda, nie będzie to dla nas aż takim rozczarowaniem. Kolejną zasadą jest tapas, czyli zapał. W dosłownym znaczeniu tapas oznacza ogrzewanie ciała i oczyszczenie go w ten sposób z toksyn, złogów i wszelkiego rodzaju złej energii. W praktyce tapas chodzi na przykład o świadome kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zwracanie uwagi na to, czym karmimy nasze ciało, w jaki sposób oddychamy i dzięki praktyce tapas nie będziemy zaśmiecali naszego organizmu niezdrowymi pokarmami, będziemy zwracali uwagę na oddech, nie będzie on płytki i krótki. Dzięki temu nasz organizm będzie lepiej dotleniony i my będziemy szczęśliwsi, nasz organizm będzie po prostu lepiej mógł funkcjonować. I kolejna zasada, Svadhyaya, która mówi o medytacji, poznaniu siebie. Zasada ta może odnosić się do lepszego poznania naszego wnętrza, ale też studowania na przykład literatury, która może nas jakby rozwinąć duchowo. Trzeba pamiętać, że posiadanie wiedzy czy informacji nie zawsze jest tożsame z lepszym poznaniem siebie. Lepiej możemy poznać siebie, obserwując siebie, swoje działanie, swoje reakcje, czy też na przykład poprzez praktykę na macie. I już ostatnią z niyami jest Ishvara Pranidhana. Chyba jedna z najtrudniejszych do wymówienia nazw, jeśli chodzi o jamy i niyamy. Ale zasada ta odnosi się do tego, żeby skupić się na sile wyższej, jakkolwiek ją rozumiemy. Jakby tutaj powiedzieć w uproszczeniu, tą niyamę możemy zrozumieć jako takie poddanie się losowi, tego co nam przyniesie, oraz żywienie wiary w to, że za wszystkim, co przynosi nam los, kryje się jakaś wyższa inteligencja. I tak, jeszcze na koniec dodam, że każdy jamy i niyamy może interpretować inaczej, może interpretować po swojemu. Wszystkie interpretacje są dobre, nie ma złych interpretacji. Ważne jest to, jak założenia te przekładamy na życie w społeczeństwie, na relacje z innymi, na praktykę na macie. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam troszkę temat jam i niyam, co to takiego jest, że Was trochę zainteresowałam. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Ja dziękuję Wam naprawdę serdecznie za obejrzenie. Do zobaczenia już wkrótce. Namaste.